Film, o którym dziś opowiem, został nakręcony i wyprodukowany przez nastolatka dysponującego budżetem w wysokości 400 dolarów. Pewnie myślicie, że w związku z powyższym nie będę się nad nim przesadnie pastwił, bo mam jeszcze resztki przyzwoitości. Tak. Otóż nie. No nie moi drodzy. No oczywiście doceniam młodzieńczą pasję i kreatywność, ale dzieło Natana Shifa pod tytułem Łasice pożerają moje ciało zasługuje na kilkanaście, kilkadziesiąt złośliwych przytyków. A propos tytułu. Pamiętacie, że Frank Zappa jako fan tanich horrorów złożył w jednym ze swoich utworów hołd filmowi Rogera Kormana. To podbiło świat. Otóż kilka lat później to właśnie album Zappy zainspirował początkującego reżysera i przyczynił się do jego debiutu. Album zatytułowany nie inaczej jak Łasice pożarły moje ciało. Historia kina i muzyki potrafi czasem zatoczyć przepiękne koło. Przygotujcie się na gniota wyjątkowo rzadkiej urody i najwspanialszy twist fabularny wszechczasów. Na początku musimy wysłuchać narratora, plotącego jakieś dyrdymały o życiu i śmierci. W sumie momentami są one zaskakująco trafne. Oj, tak, na przykład pijacka posiaduwa grupki licealistów może sprawić, że światło dzienne ujrzy nisko-budżetowy arcypaździerz. You may wish to never have been born. Prawda, kolego, po obejrzeniu tej szmiry żałowałem, że się urodziłem. Właściwie nadal trochę żałuję. Następnie widzimy zabawkową rakietę, z której wychodzą jakieś szczypce, ładują trochę śluzu do probówki, po czym odlatują. Niestety pojazd wpada do jeziora, gubiąc przy okazji pojemnik z radioaktywną zawartością. Yy, nadążasz, kolego? Ja trochę nie nadążam, szczerze mówiąc. Cała ta akcja z plastikową rakietką wygląda jak filmik promujący szkolne kółko modelarskie, tymczasem okazuje się być unikatowym nagraniem ze ściśle tajnej misji NASA. W tym wypadku skrót NASA oznacza chyba Narodową Agencję Smętnych Atrap. Puszki z toksyczną substancją zostają odnalezione przez dwójkę dzieciaków. Chwilę później jeden z małolatów zostaje ugryziony w nogę. Przez co? Nie wiem, choć się domyślam. Chłopcy też się domyślają. Hej, gramy w filmie z łasicą w tytule, więc to musi być łasica. Logiczne. Dlatego szybko namierzają norę zwierzęcia i w akcie zemsty zalewają jamę żółtym płynem. Łasica mutuje w trybie błyskawicznym, co z biologicznego punktu widzenia jest mało prawdopodobne, ale przynajmniej popycha akcję do przodu, a im szybciej ten gniot dobiegnie końca, tym lepiej. Mutant dopada chłopaków i ostatecznie ich pożera, uprzednio doprawiając odrobiną keczupu. Kotlin zmienia jedzenie na lepsze. A to jeszcze nie koniec wybryków świeżo upieczonego potwora. Niedługo potem łasicowaty wbiega pod samochód. Tak szybko, że tego nawet nie zauważyłem, jednak uchodzi z życiem i znika. Kierowca znajduje tylko odciętą łapę i zabiera ją na przejażdżkę. Słapnie za rękę na koniec ma zabierz mnie. Aż boję się pomyśleć, do czego ta dodatkowa ręka ma mu służyć. Please, no, no! Uf, już się obawiałem, że będę musiał ocenzurować obszerne fragmenty. Na szczęście, facet bawi się jedynie w domorosłego rzeźnika i odcina fragmenty mięsa. Nie, nie wiem czemu to robi. Proszę, nie pytajcie mnie o motywacje bohaterów. Nawet niepilnowane simy zachowują się bardziej racjonalnie niż te ćwierć mózgi. Tego samego dnia naszego wąsacza odwiedza kolega, również wąsacz. Podekscytowany Mario opowiada Luigi'emu o porannym incydencie i chwali się najnowszym trofeum w postaci kończyny oddzielonej mechanicznie. W sumie mój kumpel też był podjarany, gdy znalazł w lesie świńską nogę, ale mieliśmy wtedy jakieś 12 lat. Wiek reżysera naprawdę sporo tłumaczy. No więc Koleś chce pokazać znalezisko przyjacielowi. Niestety niesforna rączka gdzieś zniknęła. Najwyraźniej uciekła zwiedzać świat, jak to mają w zwyczaju odcięte członki ciała. A jednak nie, łapka schowała się gdzieś w domu, by w najmniej spodziewanym momencie przypuścić atak na jednego z mężczyzn. Gość zostaje zakażony wścieklizną poprzez dotyk, zaczyna toczyć pianę z pyska, ewentualnie przedawkował piankę do golenia i zabija kolegę, a następnie odcina trupowi rękę. Co oni mają z tymi rękami? Użynanie kończyn było wtedy modne? Hashtag odetnij rękę challenge. Na rozczłonkowane zwłoki natrafia jakiś przypadkowy dzieciak i reaguje podziwu godnym spokojem. Najwyraźniej zgłasza sprawę policji, bo wkrótce poznajemy głównego bohatera filmu, inspektora Camerona. O nie, on też ma wściekliznę. Jak to się mogło stać? Przepraszam, fałszywy alarm. Tym razem to naprawdę pianka do golenia. Inspektor Cameron jedzie na miejsce zbrodni wraz z partnerem, dzięki czemu możemy być świadkami istnego popisu zawodowej kompetencji w wykonaniu pary policjantów. A myślałem, że mi zdarzało się bezczelnie ściemniać w CV. Nie dziwi zatem, że nasi mistrzowie intelektu wyjątkowo łatwo dają się zaskoczyć uzbrojonemu czarnemu charakterowi, który jest przy okazji dobrze wychowanym gentlemanem. No, pełna kulturka. Jestem przekonany, że zawsze dzień dobry na klatce mówił. Oczywiście, bandyta dysponuje imponującym wąsem, bo jakżeby inaczej. Serio, nawet gdybym nie wiedział, to od razu domyśliłbym się, że akcja ma miejsce w różowych latach 70. Gangster nakazuje policjantom ryć w ziemi. Co to jest? Nie, to nie jest Wybaczcie, ale jeśli chodzi o dialogi, to dokopaliśmy się dziś do prawdziwego złota. Jestem autentycznie zachwycony. Nawet kiedy wąsacz zmusza detektywów, by zeszli do podziemnego tunelu, musi rzucić zgrabnym i niezwykle błyskotliwym tekstem. Nie i like killing people. Każdy ma każdy jakieś Wiadomo, nie oceniam faceta. Jeden zbiera znaczki, drugi gra w szachy, a jeszcze inny lubi zabijać ludzi. Kim jesteśmy, żeby krytykować czyjeś upodobania. Mimo wszystko uważam, że mówienie takich rzeczy w obecności policjantów jest odrobinę lekkomyślne. Z drugiej strony, nasz bandzior chyba wie, z kim ma do czynienia. Jego rozmówcy są tak głupi, że mogą nie skojarzyć faktów. Tak jak nie wiedzą, że przyjmowanie drinków od porywacza, będącego jednocześnie fanatykiem mordowania ludzi, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Apeluję: nie róbcie tego w domu. Wąsaty złoczyńca, który okazuje się szalonym naukowcem, postanawia wyjawić policjantom szczegóły swego niecnego planu. Zaczyna z wysokiego C, pokazując szczura i mówiąc, że to łasica. Śmiałem się, kiedy w kobiecie osie szczura grała świnka morska, ale to jest jeszcze głupsze. Ta, jasne. Z łasicy taki gryzoń jak spająka owad. Serio, czemu oni wszyscy nie ogarniają podstaw zoologii? To nie jest żadna wiedza tajemna, a jeśli jesteś naukowcem i planujesz na jakimś zwierzęciu przeprowadzać eksperymenty, to wypadałoby chociaż coś o nim poczytać. Sądzę, że mogłoby to trochę pomóc, ale co ja tam wiem. W każdym razie, szczur to łasica, która zmutowała po katastrofie plastikowej rakiety NASA i jest odpowiedzialna za szereg tajemniczych zgonów w okolicy. A nasz zwariowany doktor zamierza użyć krwi potwora, by stworzyć eliksir nieśmiertelności. Skąd wyciągnął wniosek, że krew mutanta ma jakieś cudowne właściwości? Cóż, prosto z ulubionego źródła internetowych fachowców, zwanego potocznie tyłkiem. Policjanci w końcu zasypiają. Myślałem, że pod wpływem przynudzania złoczyńcy, ale nie. To podejrzany drink zaczął wreszcie działać. No, kto by przypuszczał, że napój był czymś doprawiony, kto byłby równie przenikliwy? Nie chwaląc się, ja i zapewne 99% ludzkości. Prawdopodobnie absolutnie wszyscy, poza dwójką tych kretynów zwanych detektywami. No, what the heck, I'll laugh anyway. <laughs> Pseudonaukowiec wstrzykuje śpiącym ofiarom krew łasicy. Jednak inspektor zaskakująco szybko wraca do życia, sprawnie uwalnia się z okowów i podpala część laboratorium. Rozsierdzony wąsacz dźga kamerona grabiami. Jestem pod wrażeniem: tej broni jeszcze nie przerabialiśmy, ale chwilę później sam zostaje zaatakowany przez łasico człowieka który nic a nic nie przypomina łasicy. Bardziej skrzyżowanie kreta z burakiem pastewnym. Bezimienny bandyta nie ma w życiu szczęścia. Wprawdzie ucieka dwunożnemu mutantowi, ale tylko po to, by zaraz wpaść do pyska innego potwora, nieco bardziej podobnego do łasicy, z naciskiem na słowo nieco. Przerośnięta fredka jest wyraźnie podjarana perspektywą pożarcia człowieka. Give him to me! Uh. A może to jednak jest szczęśliwy dzień szalonego naukowca, bo drugiej bestii też nie daje się zabić. Wybiega z laboratorium żywy, co prawda bez ręki, ale hej, akurat rąk może w okolicy walać się tuzin albo więcej, spokojnie znajdzie sobie części zastępcze. Ciekawe, czy odgryzła mu ją Łasica, czy może zaufał niewłaściwej kobiecie. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dały sobie za nią rękę, uciąć, wiesz co? Im teraz kurwa nie miał ręki. Do trzech razy sztuka. Inspektor Cameron próbuje jeszcze zastrzelić antagonistę, jednak to też nie przynosi rezultatu. Facet najwyraźniej jest nieśmiertelny. No właśnie, niekoniecznie, bo teraz nadchodzi czas epickiego plot twistu, najwspanialszego zwrotu akcji w historii kina. Trzymajcie się mocno. Oto z jeziora wyskakuje rekin i pożera wąsacza. What is this? Some kind of a joke? Jeżeli w tym momencie zadaliście sobie pytanie, what the fuck, to zapewniam was, nie jesteście sami. Musielibyście być Krzysztofem Jackowskim, by przewidzieć, że w finałowej scenie filmu o zmutowanych łasicach pojawi się rekin, w dodatku słodkowodny. Podobno, plastikowy rekin został znaleziony przez ekipę na śmietnisku w ostatnim dniu zdjęciowym. Prawdziwi z nich szczęściarze, za pięć dwunasta przypadkowo trafić na niezbędny dla fabuły rekwizyt. Ok, na 99% dopisali tę scenę po wygrzebaniu ryby z kosza, ale ja wolę wierzyć w szczęśliwy zbieg okoliczności. Łasice pożerają moje ciało jest dziełem kompletnym. Natan Schiff garściami czerpie z dorobku mistrzów horroru, ale jednocześnie zgrabnie żongluje konwencją, unikając tym sposobem wtórności, a tworząc film unikatowy i niemożliwy do zaszufladkowania. Czyż nie widzieliśmy już szalonych naukowców knujących makiaweliczne plany i dzielnych detektywów powstrzymujących zło zagrażające całemu światu? Owszem, ale w żadnym znanym mi filmie obie strony nie były równie głupie. Czyż nie ekscytowaliśmy się już morderczymi bestiami, których powstanie było wynikiem nieodpowiedzialnych zabaw z materiałami radioaktywnymi? Owszem, ale żadne nie były aż tak niedorobione, jak łasico-kreto-burako-ludzie. Przekroczone zostały wszystkie znane widzom granice, a twórczy polot młodego reżysera pokazał przedstawicielom cokolwiek skostniałej branży, że warto sięgać niżej i głębiej. Czegokolwiek nie zrobiono do tej pory. Zawsze można zrobić to gorzej. Przebić, zdawałoby się, nieprzebijalne dno. I dorzucić plastikowego rekina. Daję 8 na 10, bo to odcinek 53, a 5 plus 3 równa się 8. Touch a button. Things happen